I witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry 3, gdzie lecimy najpierw na nasze piękne wyzwanie, które było super. Tylko grubasek mi tam wszedł tak, że nie mogę go zabić. Bo mi kurde źle się działało, ale my to zrobimy. Ile to trzeba w wynik? 400. Dobra, nie ma sprawy. To jest spoko, że tutaj wszystko jest po cichu, nie? Dobra, mamy to. Ale fajnie ta automatyczna strzelba. Jestem, hello, po przerwie, musiałem to przejść jeszcze raz, ale chyba zrobiłem lepszy wynik. Tak, chyba o 10 lepszy, ale Jezu, prawie przym umarł na końcówce. Gra się skraszowała już. Trzeci czy czwarty raz w całej serii?
That's amazing news! Ale my idziemy dalej, bo już. No nie mogę, tak mi się skraszowała gra w takim miejscu. Dlaczego? Dlaczego to tak było? Ua! Mamy jakiś tutaj artefakt po drodze może? Nie. Ich już tak mało zostało, że nie ma co. Czy ja znowu noże muszę? A, snajperzy, no właśnie, zapomniałem, że to nie jest misja na ten. Boże. Nie wiem dlaczego pomyślałem, że to jest zwykła misja. Na polowanie, nie? To jest tank snajper, czy co? Boże, to był typ, którego miałem zabić. O cholerę, ja go też miałem zabić z noża. Dobra, zróbmy to jeszcze raz, nie? Ja pierdzielę, ale bez beka, nie? Dlatego on tyle życia miał. Mamy to, dobra, ja nawet nie myślę, że tu może być ich więcej. A tu zazwyczaj jest ich po dwóch, nie? A nie po jednym. Jak w starych misjach. Komedia, co? My wszystko obozu żeśmy opierdzielili. Wszystko. Wszystko, co chciałem. Zostały nam tylko artefakty, które są tutaj wokół tego miejsca. Więc ja tam pojadę. Pozbieram te resztkę artefaktów. I chyba aktualnie możemy wracać do... robienia kampanii. No bo co innego nam zostało? Ostatnie misje kampanii. Czekajcie, zobaczmy sobie jeszcze na podręcznik. Misje są, mamy. Przedmioty jeszcze 5. Tak. Zadanie fabularne jeszcze jedno zostało gdzieś, dobra. Czy zostało nam jeszcze 5 tych i zadanie fabularne. I mamy wszystko. Myślałem, że jeszcze coś zostanie, a ty kurde końcówka, nie? W takim miejscu posążek, tak kurde biednie, nie? Gdzie jeszcze to są posążki? Tu jest jeden posążek. Tam jest misja. To zrobimy tak,
Tak. Cztery. Jeszcze jeden gdzieś powinien chyba być. No dobra, zróbmy najpierw tamto. Cyk, 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 cyk. No dobra, tak zróbmy na razie. Cztery. Czekaj, coś mi nie pasuje. Zostało nam trzy na mapie, widzimy. Gdzieś mi umknął jeszcze. Jeden, dwa, trzy. A gdzie czwarty? Czwarty? Hello? Where are you? Ty. Ja nie chcę się śmiać, ale jak mi jeden zniknie, nie będę wiedział, gdzie on jest, będę się śmiał z tej gry. No, starej wyspie nie ma chyba. Tu jest. O, ja pierdziele, jak daleko. Dobra, to tutaj jeszcze, dobra. To sobie przepłyniemy z tego, z tych doków. Dobra, uff. A daleko, nie? Tam ja czuję, że jakaś misja będzie. Na pewno będzie tam jakaś misja, że to jest tak daleko. Ale to ogólnie z tych wyzwań, to wyzwanie ostatnie było bardzo ciekawe. Nie wiem jak wy tam ze swoim zdaniem, ale moim zdaniem ciekawe było. One kill, zmiana tego, ewentualnie jeżeli to jest karabin, tam chyba dwa kille. Duże się najlepiej zostawiam na tego dużego. Jest pierdziele. Żyć nie umierać. To jest pod nami, tak? Czyli gdzieś tutaj. Coś się znajduje, tutaj jest coś. Czyli gdzieś tu nie ma jaskini. Patrzę i szukam przejścia, nie? To jest tutaj. Czy prowadzi tu jakakolwiek jaskinia, jakikolwiek budynek na górze? Nie, jest tu tylko rzeka. Musimy podejść do rzeki i zobaczyć, czy z rzeki nie ma żadnej dróżki. No, oczywiście, że jest. Ale ten, czemu tam nie? Tam powinien być. Najpierw zdobędziemy te wszystkie te. Pójdziemy jeszcze na tą wyspę, a potem wrócimy tą misję zrobić, co? To będzie chyba najbardziej takie optymalne. I wtedy możemy lecieć na misję główną. Trzech nie zostało już dużo. Ojej. Trzech nie zostało już zbytnio. Dobra, tam już się przebiegnę. Nie będę taki symulator biegania gram, żeby nie było. Patrzę teraz na minuty. Dobra, 5, 10, okej. Wiecie, mi ten odcinek teraz się tak jakby skraszował, co było smutne. No i lecimy szybko po ostatni, potem na misję fabularną i... No, co zrobić? Co poradzić? Co więcej mogę zrobić? Tylko sobie zaznaczę, żeby ten punkt był zaznaczony.
No ale łódka musi być, nie? Zbyt łódki nie było. No dobra, pójdziemy brzegiem, nie? Ale że tu łódki nie ma żadnej? Dobra, nawet zabiję, jak będą mi płynąć jakąś łódką przy brzegu, no. Łódki mi nie dali. Co za chamstwo. Jedyne, czego mi potrzeba. I że w dokach tego nie ma. Dotrzeć, to ja nie będę dotrzeć do żadnej radiooperacji, tylko ja muszę dotrzeć na tą wyspę. Bez łódki. Przecież mnie rekiny zabiją. No co za bezsens, no. Czy tam jest łódka? Nie, to jest... Jesteś wokół mnie. O! Jest łódka, biegnę do niej. Zaznaczyłem ją tylko po to, żeby mi nie zniknęła. Bo jak mi zniknie, jak na zanim tam dobiegnę, to bym się smucił. Tu też jest łódka, ale spawn się zrobił. Teraz, gdy ja przebiegam tyle czasu, tyle terenu, żem przebiegł. Pum! No dobra, ale patrzcie jak daleko schowane, nie zauważyłbym tego tak. Normalnie. No dobra, jesteśmy przy ostatnim. Czuję, że tu będzie jakaś misja, nie? Nie wiem czemu, mam jakieś przeczucie, że tutaj będzie jakaś sick misja, że będzie trzeba tu coś odwalić. Zielone krzaczki. O Jezu, musiałem się napić. Bo mi gardle zasycha już. Czytałem ostatnio tyle tych notatek, że... Tu jeszcze jest okej, ale jak chyba żebym czytał tyle tysięcy notatek, to było porażka. Największa porażka, nie? Ej, to jest... I ty, jakiś nowy tatuaż dostaniemy za to, że mamy wszystkie artefakty. Nic się nie stało, więc chyba mają to gdzieś. Skaczemy sobie do misji tej tutaj. Dostawa do domu. Let's go. Przeskoczmy tam szybko. Na czego się muszę obawiać, to krokodylów. Czy tam aligator? Nie, na krokodyle. Zobaczmy, cóż to za misja dodatkowa. Hey, I know you. Saw you fuck up some pirates, my friend. Very, very impressive. I could use someone like you. Thanks. I'm serious. Look at my eyes. No blinking. That's how serious I am. Some of the villagers around here have gone missing, disappeared, vanished. Poof! Ja myślę, że to krokodyle. Supposed to be sacred. Ruins at the bottom, spooky scary stuff like a werewolf bar mitzvah. So villagers go swim and come back cleansed. But three buddies went and never came back. So stop swimming there. They say you came here by jumping out a plane.
Bet somebody told you not to do it, right? Huh? Point taken. Okay, where's the pool? Strzelam osobiście, że to krokodyl tam żeruje po prostu. No sorry, jesteśmy na czystych bagnach, nie? Co oni się dziwią? Bazen błogosławieństwa. Krokodyla spotkam na stówę, nie? Kurde, wiedziałem, nie? Jak się wystraszyłem. Oh my godness. Ale żem dostał zawału, nie? A ja żem w horror nawet nie gram. Jak ja grać w horror, jak ja już przy takiej grze się boję? No, kolego, miałem rację, tak jak myślałem, no co to bardziej logicznej rzeczy nie było, niż to, że krokodyl tam żeruje sobie na nas. Jeszcze nie pożar ich do końca. Nie oszczędza, nie oszczędza. Can't wait to go home. It was a crocodile, but I took care of it. Fantastic. So, a croc, huh? Must have been looking for food. Well, it happens. But that couldn't have been easy peasy. Thank you. Mamy to, wszystkie misje. Zero. Świetne pieniądze dostałem za to, podręcznik. Mamy tak, wszystko na maksa. Zobaczcie, wszystko na maksa. Zostało nam tylko zrobienie misji głównych, więc szczerze, zrobimy jeszcze w tym odcinku jedną misję główną, a potem już się zobaczymy. Jezu, jesteśmy... Skończę to dzisiaj. Tak, na pewno. Muszę, bo co? Boże, drzwi drewniane, wszystkie, nikt nie widać, gdzie wyjść, nie? Wszystkie drewniane, nie można wyjść, a czekajcie, mnie ciekawi. Ale kłamstwo, widzicie, tutaj nie ma drzwi. A nie, są, dobra. Bo były gry, gdzie były drzwi w środku albo okna, a na zewnątrz ich nie było. To jest dopiero dobre. Hello, Sam. In order to halt the communication between the privateers, you must blow the satellite dish. Pass through the bunkers underneath. C4 placed on the struts will be the only way. Then you need a lift out. The fuel depot can wait. I will come pick you up and save some C4 for that big metal door blocking the bunker entrance, yeah? This must be a restricted area. I'm not supposed to be here, so I don't think this uniform is gonna help. Postaram się zakraść. Czy on się odwróci? Keep him away from the bunker! Just ask for a raise. Can't be that hard. Zobaczę trupa. Those doors are made of steel. Cold one. Explosives will do the trick. Yes! Cover! Don't run inside the bunker!
Żebym się wypierdzielił, co? Dobra, spierdzielamy. Pięknie. Widzę, że się gra tylko nie skraszuje. Ale tu lutu jest. Czekaj, bo nogę się tam pali cały czas. Przeszkadza mi trochę w wejściu. To have zero bars, Hoyt. Sam, that's it. The C4's in place. Where are you? The cavalry is coming, my friend. Defend those explosives until I get there, and everything will be a-okay. I disarmed him!
Dobra, lecimy, lecimy. Będzie boom. Co, będę musiał pewnie wyskoczyć sobie. Na czlaucie. Dennis, I found my brother. He's alive. What about Hoyt? I have a plan to kill him. He has my brother. Riley needs my help. Jason, you are warrior of the Rakiat. Let go of your past. This ties to your family. Make you weak. He's my brother. Remember, we are your family now. Czarne złoto, ale to w kolejnym odcinku. Podoba mi się, było miło. Więc do zobaczenia do kolejnych odcineczków. Ja wam dziękuję za oglądanie i cześć!